Siemanko mordeczki, a właściwie cius albo servus. Ponieważ dzisiaj przetestuję szwajcarską czekoladę Lindt Excellence Chili. Kupiłem ją, z tego co pamiętam, w Rossmanie na przecenie. Normalnie kosztuje prawie 11 zł, a ja ją kupiłem za 5,60. Już oczywiście jadłem kiedyś tą czekoladę, a teraz po prostu ją zrecenzuję tutaj na kanale Szama TV. Oczywiście nie zjem całej czekolady na raz, ale po prostu chcę Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Jest jedna z niewielu czekolad, które są nadal w folii aluminiową, w tak zwane sreberko pakowane. I ja po prostu to zawsze tak odrywam, jak rozpakowuję. Jeszcze z takich czekolad, które są w ten sposób pakowane, to na pewno jest studencka, czeska, bardzo dobra czekolada. No i też chyba szwajcarska, Toblerone. Prawdopodobnie Toblerone jeszcze przetestuję na tym kanale, bo mam. Poza tym moja babunia uwielbia tą czekoladę, a tymczasem Lindt. Dobrze się łamie. Nie kruszy się. Spróbuję taki jeden mały kawałeczek. Tutaj nie widać żadnych płatków chili. Ale jest ekstrakt z papryki chili. Fajny smak to właśnie nadaje. Już wiem, dlaczego akurat tak była przeceniona. Do 4 października. A ja to nagrywam 2. Blisko daty ważności, ale pamiętajcie, data ważności raczej w przypadku czekolady może być subiektywna. Czuć pikanterię. Pikanteria jest taka paląca, jak właśnie od kapsaicyny. Czuć głęboką czekoladę. Od razu mówię, nie jestem ekspertem w sprawie czekolady. Od tego jest inny kanał. Z tego co pamiętam, to żona Radosława Kotarskiego to właśnie ma kanał związany z czekoladą. No i tam się dowiedziałem też, że nie pamiętam teraz, jak nawet ma na imię. Przepraszam, sorry. Jakby co, piszcie w komentarzach. Ale tam się dowiedziałem, że jak dobry ma dźwięk, to znaczy, że jest dobra. Przy łamaniu oczywiście. No, tu już się niestety zaczyna czekolada kruszyć. Oczywiście muszę jak najszybciej pozbierać. Tutaj jest narzuty. Bo inaczej po prostu się rozsmałuje ta czekolada. Naprawdę ma bogaty smak. Oj, sorry, że tak z pełnymi ustami. Ma naprawdę bogaty smak. Nie będę tam się silił nad
na porównanie, no wiecie, jestem amatorem, jeśli chodzi właśnie o degustację czekolady. Ale no to jest ciemna czekolada. Tutaj jest napisane, że masa kakaowa minimum 48%. Czyli już taka bardziej wchodząca nawet w gorzką. Szczerze, naprawdę mi bardzo smakuje. Nie każdemu będzie to pasować, bo nie każdy lubi połączenie pikantnego, na przykład z czekoladą, a ja lubię. Szczerze, muszę akurat sobie kiedyś nie hiszpańskiego, meksykańskiego mole muszę spróbować, ale to oczywiście jakaś meksykańska restauracja. W razie czego piszcie, gdzie mógłbym taką odwiedzić i nagrać szamavloga. Oczywiście szamavlogi wrócą, ale na razie jeszcze mam trochę zepsutą nogę. Nadal nie jest idealnie. No i co, wodeczki. Będzie więcej filmów tutaj na Szama TV, ale na razie szamavlogów nie będzie wyjazdowych. Może będą jakieś na dowóz. Zobaczymy. Tak czy siak, czekoladzie tej daję mocną piątkę na 6. Pamiętajcie, ja w skali szkolnej oceniam, żebyście nie zapomnieli. 5 na 6 to jest bardzo dobre. Naprawdę mi smakuje sama czekolada. Jest dość bogata, ale no właśnie nie chcę się silić na odnajdywanie smaków w tej czekoladzie. Jeszcze jedno zjem. Jeden kawałeczek takiej kostki. Powiem wam, że jakiś taką lekką cytrusowość w ogóle w czekoladach Lindt wyczuwam. Chociaż w tej akurat nie ma akurat w ogóle przecież nawet skórki cytrynowej czy pomarańczowej, ale taka lekka cytrusowość czasem wchodzi. Naprawdę bardzo mi smakuje. Także trzymajcie się, wielkie pozdro. Żółwik!